Pierwszy mecz reprezentacji Polski na tegorocznym mundialu będzie dla jednego z jej filarów wielkim jubileuszem. Kamil Glik po meczu z Chile dobił do liczby 99 występów z orzełkiem na piersi, a pojedynek z Meksykiem to szansa na zostanie piątym zawodnikiem w historii, który dla Polski rozegrał 100 meczów. Przed Kamilem Glikiem takiej sztuki dokonał m.in. Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski. Zadebiutował w roku 2010 w meczu z Tajlandią. Wydawało się, że Kamil Glik zagra na Euro 2012, ale Franciszek Smuta zdecydował inaczej. Były piłkarz AS Monaco przez wiele lat był liderem defensywy biało-czerwonych. W każdym pojedynku wykazywał się wielkim poświęceniem, jak na przykład w meczu barażowym ze Szwedami, kiedy to doznał urazu w 4 minucie tego meczu, a pomimo tego dograł go do samego końca. Lekarz naszej kadry powiedział, że Glik musiałby mieć urwaną nogę, aby nie zagrać. Pamiętajmy też o tym, że Kamil Glik był bardzo ważnym elementem drużyny Adama Nawałki podczas Euro 2016.